Proszę na chwilę magnet. Przerwę. I to cały czas. Ja chciałem tylko sobie zemdleć na chwilę. Ale to naprawdę nie ma problemu. Nie, nie, oczywiście. Tylko trzeba złapać. To jest trudne. To jest tak naprawdę swagger w muzyce poważnej, żeby tak nazwać to dwujęzycznie, ale jakiegoś rodzaju bunt, w sensie, no nie wiem, rozrywka może nawet? To jest moja jakaś wizja tego, co może być rozrywkowe w muzyce poważnej, nie przekraczając granicy dobrego smaku może w ten sposób? A potem był utwór, który jest tak wymagający introwertycznie i jednocześnie też jakoś tam, nie wiem, chyba smutny, może przejmujący, nie chcę mówić za słuchacza, ale ciężki, na pewno jest trudny i on jest zaprojektowany po to, żeby nastąpiło katarzis, jak on się skończy. Chciałem to napisać ręcznie. Pierwszy raz w życiu napisać utwór ręcznie. Nie pierwszy raz w życiu, ale pierwszy raz od studiów. I w sumie to rzeczywiście się zrodziło z pisania przy fortepianie i dopiero potem takiego tradycyjnego orkiestrowania. Bardzo dziwne zadanie, bo ja nigdy tak nie robię. Wiesz, jak to się ciężko pisze? Takie rzeczy? Domyślam się. To była skaza na charakterze. No jestem szczęśliwy i zdruzgotany jednocześnie. W sensie czuję jakąś ulgę, że coś tam jest, ale kurde, nie wiem, co wywalić. Coś bym powywalał. Czy nie wywalać. Nie jestem zdolny do żadnej normalnej rozmowy teraz. Będę musiał przez 2 godziny gdzieś pić rumianek. Zadbałem też o to, żeby w tym koncercie były 3 twarze Pendereckiego, profesora. Młody człowiek, który kombinuje, starszy człowiek, który jednak ryzykuje i cofa się do korzeni i trzecia faza, gdzie po prostu to wszystko już wchłaniasz i jest jedno i drugie. Tak, tu gramy. Tak, tu gramy, chowamy się. Nikt nie wie, kto to jest. Nikt nie wie. Tego samego dnia to jest trudna robota i drugi jest już na w ogniu, no. Ja siedziałam na bombie. I miałam przez cały czas w głowie żart, że dostałeś dzisiaj doktorat sonoris causa. A to było piękne. Dzięki. Jest to świetne. No. Teraz fajny też czas, żeby sobie jeszcze tą halę, która będzie miała tego pogłosu jeszcze więcej, będzie genialnie. No. A też jest fajnie, że pewne rzeczy, bo ja akurat tutaj cieszę się, że akurat te utwory zaistniały, bo to naprawdę to jest wielka przyjemność móc powtórzyć repertuar, oczywiście. Nie? Oczywiście.